Magda Żakowska, dobry wieczór. Potężny wyż z nad krajów bałtyckich sprawi, że koniec tygodnia upłynie pod znakiem mroźnej zimy. Noc w pierwszej części pochmurna w regionach zachodnich i południowych. W drugiej części wzrost zachmurzenia na wschodzie. Nad ranem w Karpatach miejscowe opady śniegu. W całym kraju mroźny poranek od minus 2 stopni nad morzem, na zachodzie, w centrum i na południu, do minus 6 na krańcach północno-wschodnich. Wiać będzie ze wschodu słabo i umiarkowanie. Jutro większa ilość chmury tylko w regionach południowych. Poza tym słonecznie, zachmurzenie małe lub najwyżej umiarkowane. Na termometrach jutro od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 2 na Dolnym Śląsku. Nadal wiać ma ze wschodu umiarkowanie. W regionie w tych najbliższych godzinach jeszcze zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. W drugiej części nocy rozpogodzenia, przy których temperatura średnio spadnie do minus 3, minus 4 stopni. Nadal wiać ma ze wschodu, w nocy umiarkowanie. Jutro pogodnie, zachmurzenie również małe lub najwyżej umiarkowane. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy zera, na północy utrzyma się delikatny jednostopniowy mróz. Nie zmieni się kierunek wiatru, wiać będzie ze wschodu słabo i umiarkowanie. Ciśnienie jest wysokie, a w najbliższych godzinach zaobserwujemy wahania ciśnienia. Jutro będzie 1027 hektopaskali. W niedzielę słoneczna i mroźna pogoda. W poniedziałek bez większych zmian. We wtorek wzrost zachmurzenia z popołudniowymi opadami śniegu. Tym razem jest szansa na biały krajobraz, bo w ciągu dnia temperatura nie przekroczy zera, ale za to biały puch powinien w takich warunkach poleżeć nieco dłużej niż do tej pory. Kolejna prognoza pogody tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam, do zobaczenia.